One muszą być w ten sposób realizowane. Czy nie należy zwrócić większej uwagi na to, czy one są realizowane w sposób prawidłowy? Ten film, który będę chciał Państwu pokazać, dedykuję inspektorowi nadzoru, który opiekował się budową ścieżki pieszo-rowerowej Bożkowo-Ujazdowo. Prosta sprawa, ale może kosztować istnienie ludzkie. W tym przypadku ginie lalka. Ale należy sobie wyobrazić, że jutro może w ten sam sposób ponieść śmierć 2-letnie dziecko. Dlatego nie powinniśmy dopuszczać do takich sytuacji. Ja myślę, że film dopowie resztę, ale proszę zwrócić uwagę na wysokość krawężnika. Przepisy mówią, że krawężnik maksymalnie może wystawać poza niższą powierzchnię 1 cm. I zobaczycie Państwo, jakie to jest niebezpieczne, jeżeli on jest wyższy, a tym bardziej, jeżeli ta wysokość łączy się z łukiem. Na planie zdjęciowym spędziliśmy godzinę i może 10 minut. Przez przypadek. Jednocześnie zarejestrowaliśmy sytuacje rzeczywiste, oprócz tych, które mieliśmy w scenariuszu. I wszyscy, którzy przejeżdżali tamtędy, mieli problem z wysokim krawężnikiem. Myślę, że się uda odpalić tę maszynę. Muszę zwrócić uwagę, jeśli jest ten krawężnik wyższy, jest jakieś 12 cm, on tu się obniża, ale obniża się w bardzo niebezpiecznym kierunku. Obniża się w kierunku jezdni i robi się łukiem. A kto jeździ na rowerze, wie, jak trudno podjechać pod krawężnik, który jest jednocześnie łukiem. Najechać na mokrą gałązkę w lesie, kończy się to wywrotką. Łamią sobie, na takich sytuacjach łamią sobie obojczyki zawodowcy. Tu pokażemy typową kobietę, która przyjechała na wakacje do Bożkowa. Muzycznie opowiadamy o tym, że to jest Grzbiet Rekina. Ojciec podbiega, zupełnie to jest aktor. Tu jest aktorka, nasza najlepsza zawodniczka, jeśli chodzi o powiat leszczyński, jeśli chodzi o kolarsko-górski. Typowa rodzina, profesjonalna rodzina rowerzystów. Kaski podjeżdżają, muszą w ten sposób. Jedzie kobiecina, sobie chce jechać na plażę z dzieckiem. Dziecko plastikowe, ale problem jest poważny. Mała szybkość, ale wypadek śmiertelny. Dziecko uderza mimo kasku, uderza głową o beton. Blisko krawędzi jest. To jest taka typowo redaktorska metoda, ponieważ cała ścieżka jest zrobiona prawidłowo, jest zrobiona o krawężnikach wystających dużo mniej, ale tu akurat się przydarzyło, że rzeczywiście z jednej strony jest prawidłowo 4 cm, które powinny być, a nie 1 cm, jak tu pan redaktor twierdzi. Rzeczywiście końcówka tego chodnika jest, tego krawężnika jest zawyżona. My też wiemy o tym. Będę rozmawiał z wykonawcą, żeby tą sprawę poprawił.
ale nie na tą wysokość, którą tu pan redaktor wymienił na 1 cm, ponieważ 1 cm to z kolei innym woda może przeszkadzać, że zalewa chodnik albo coś takiego. Będzie to poprawione i na wysokość w granicach od 2 do 4 cm. Tylko jak chciałem powiedzieć.